Nas witano na lotnisku w Stuttgarcie, podjechał samochód. Najważniejsze osoby z Porsche. No to był cud właściwie. Ja nie miałem żadnego trenera jeśli chodzi o samochód. Ja nie miałem nikogo, żeby mi ktoś doradzał. Ja to wszystko robiłem sam. Zostałem przedstawicielem na Polskę Mercedesa i Porsche. No, więc to też się rozkręcił ten interes na, na znowu samochodowe sprawy. No tak, dzisiaj mam 93 lata skończone. No i muszę powiedzieć, że fizycznie dobrze się czuję. Sobiesław Zasada, legendarny kierowca rajdowy, ekonomista, przedsiębiorca, założyciel grupy Zasada. Biznes i ekonomia podcast PKO Banku Polskiego. W serii specjalnej Biznes Inspiracje rozmawiamy z ciekawymi osobami o biznesie, marzeniach, sukcesie i porażkach, a także o tym, jak będzie wyglądała nasza biznesowa rzeczywistość w przyszłości. Kto jest najważniejszą osobą na świecie? Kobieta. Panowie nie doceniają roli kobiet jednak. Na pana największy wpływ także miały kobiety? No matka miała duży wpływ, tak, ale ja się zawsze odnosiłem odpowiednio do kobiet i muszę powiedzieć pani, że na przykład w Niemczech jest taka sytuacja, że mężczyzna wchodzi pierwszy do restauracji. Może to jest i dobrze, bo dla bezpieczeństwa, ale ja nie potrafię. Ja zawsze przepuszczę kobietę. No. Dla mnie kobieta ma pierwszeństwo wejścia gdzieś czy do restauracji, czy do pokoju, czy w ogóle, no tak zostałem wychowany może, nie? Ale w biznesie tych kobiet chyba trochę brakuje, prawda? No brakuje, bo może tutaj mężczyźni mają więcej inicjatywy, może, może coś takiego jest, ale może, może jest taka sytuacja, że tak się społeczeństwo odnosi jako całość, przede wszystkim panowie do tego, że oni potrafią, ale kobiety to już mniej. No może tak jest. Wiąże się to też bardzo mocno postawą powiedzmy fizyczną, że mężczyzna jest dużo Mocniejszy od kobiety. Kobieta jest bardziej delikatna. We wszystkich sportach tutaj mężczyzna jest na pierwszym miejscu. Zawsze panowie są najszybsi, jeśli chodzi o bieganie, jeśli chodzi o rzucanie, jeśli chodzi o podnoszenie, o gimnastyki i tak dalej, i tak dalej, nie? jednak kobiety nie mają tej siły, którą mają mężczyźni. Również kobiety są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dobre w różnych innych zawodach, nie? także muszę powiedzieć, że Często nie są, nie są doceniane. Co jeszcze dzisiaj, kiedy Pan obserwuje świat wokół siebie, budzi Pana radość albo Pana sprzeciw? No, kobiety powinny być bardziej doceniane, a największa sprawa, jaką ja mam w ogóle, to jest sprawa związana z etyką. Etyka, etyka, jeszcze raz etyka. Odnoszenie się w stosunku do innych, honor. Ja no. uważam, że mnie w pewnym sensie oprócz rodziny, bo. Matka ojciec byli. Oczywiście była pewna dyscyplina. To była takie wychowanie, a potem mogę powiedzieć, że wychowało mnie harcerstwo. Przede wszystkim chodziło o ten honor i ten stosunek do innych, traktowanie innych, przyjaciół i nieprzyjaciół w ogóle ludzi. No i słowo. Słowo do dzisiaj jest honor i słowo jest do dzisiaj dla mnie święte. Niestety, dużo się zmieniło. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że w latach, jak przyjechałem tutaj do Krakowa, to było w 1949 roku, byłem w lekkiej atletyce, należałem do Krakowi, awansowałem do Kadry Narodowej. No i byliśmy bardzo mocno zainteresowani właśnie sportem lekkoatletyką, tenisem stołowym, no i sporty zimowe. I w tej lekkiej atletyce muszę powiedzieć, że już jako 16-latek były takie mistrzostwa polskie, harcerstwa polskiego w Krakowie, i zostałem najlepszym harcerzem tych mistrzostw. Czyli dostałem nagrodę za to, i to był mój pierwszy ten, taki na skalę już polską sukces, bo tak wygrywałem pewne rzuty, pewne biegi i tak dalej. No ale, ale to, było, to było duże zwycięstwo, bo wtedy Właśnie wygrałem Żudoszczepem, wygrałem skokdali, wygrałem bieg na tysiąc metrów, a poza tym byłem też w tafecie sprinterskiej szkoły, czyli byłem i dobrym sprinterem na owe czasy, i dobrym średniodystansowcem. I to mogę powiedzieć, że to, jest, to było to, to wychowanie. A tutaj w Krakowie, jak właśnie byłem, no o czym wspominałem, to na takim klubie, klubie Wisły, i Krakowi to były dwie. Drużyny, które dla kibiców tej krakowskiej były bardzo sobą konkurowały, to na meczu piłkarskim to był doping. Tych, którzy byli za Krakowią, to Krakowie, tych, którzy byli za Wisłą, Wisłą. Ale po tym meczu wszyscy się spotykali i byli przyjaciółmi. A w biznesie etyka działa? Miałem takie przeżycia z biznesem. Mój ojciec był przed wojną przedstawicielem go na zagłębie dobroskie. Ja urodziłem się w dobrowie górniczej. No i tam spędziłem w dobrowie górniczej swoją młodość do 15 roku życia. Ojciec był zainteresowanym różnymi dziedzinami, a potem w czasie wojny to znowu z kolei miał taką działalność razem z innymi partnerami przywozili tam mięso do dobrowy, jakieś takie handlowe sprawy, potem miał taki też sklepik, ze wszystkimi różnymi rzeczami. No i nawet sprowadzał pewne sprawy też towary z Niemiec. Ja wtedy jako już 13-14-latek pisałem ojcu wiele, wiele listów pisałem do różnych firm niemieckich o towary. I to różne towary, bo począł się od kamienic zapalniczych, na sprawach tekstylnych tekstylnych, no do różne sprawy, wszystko nas interesowało, bo na wszystkim się dobrze zarabiało, jeżeli te towary się dostało. No i takich listów, ja wiem, ile napisałem, może 600, może więcej. Około 20% mniej więcej chwytało, że te firmy przysyłały ten towar, taka i taka cena, potem się wysyłało im pieniądze, ale one przysyłały bez przedpłaty. Po prostu przysyłały te towary. Potem w 1945 roku starostą w Bielsku. Został taki adwokat Chmielewski, który był przyjacielem ojca. I jak on był starostwo, no to ściągnął rodziców moich do Bielska. I dlatego wylądowałem w Bielsku i tam w Bielsku rozpoczęło się to harcerstwo i to całe moje, powiedzmy, życie. Ojciec zajął się produkcją też materiałów. Miał sklep taki tekstylny. Takich Przedsiębiorstw rzemieślniczych, które produkowały materiały, to było około może 50-60 bielsków wtedy. No, były też duże fabryki, ale te fabryki to raczej upaństwowiali. No, ale później, w roku 1948, też upaństwowili te mniejsze zakłady i ojca też. Także te wszystkie zakłady upaństwowiono w jeden dzień, dosłownie. To co upaństwowiono, należało wyjść, można było wziąć sobie, Kapelusz i płaszcz coś takiego, bo to było chyba w lutym. Takie to były czasy. No, ale ja już się troszeczkę wychowywałem w tym robieniu tych, tych ewentualnie interesów. No. Podoba Ci się ta rozmowa? Dodaj podcast Biznes i Ekonomia do obserwowanych na swojej ulubionej platformie. Ja miałem dosyć dużo inicjatywy w różnych dziedzinach. Zainteresowałem się produkcją biżuterii. To była sprawa różnych broszek, obrączki, które się wykonywało z aluminium, je eloksylowało i złoto, było, no, one bardzo dobrze się sprzedawały, no bo wtedy może było ciężko o obrączkach były hurtownie w Polsce, które te rzeczy kupowały i sprzedawały do sklepów detalicznych. Ja tego produkowałem dosyć dużo, przez mniej więcej jakieś 4, 5, 6 lat może coś takiego. Później też miałem sitodruk. W 1977 roku była sytuacja taka, że można było zakładać te tak zwane przedsiębiorstwa polonijne. No ja miałem znajomych we Wiedniu, Polaków i wpadłem na, na pomysł, ażeby uruchomić produkcję zamków błyskawicznych. No i od tego zaczął się nasz taki dosyć poważny interes. Jaki to miało wpływ Pana zdaniem na te biznesy, które dzisiaj Pan wybiera inwestując pieniądze? Ja miałem dosyć dużo pomysłów, bardzo może mi pomagała też sprawa ta samochodowa, dlatego że dosyć dobrze się spisywałem w tym, w tym sporcie, bo bardzo dużo wygrywałem, ale miałem bardzo duże kłopoty, dlatego że co uważam za swój ogromny sukces, że się nie dałem po prostu wciągnąć do współpracy. I z tą współpracą były kłopoty, bo przez półtora roku nie dostawałem paszportu. I namawiano mnie niesamowicie, ale w końcu jakoś to przeszło. W roku bodajże 64 albo piątym, jechałem na Fiacie, takim Abarcie, w rajdzie Monte Carlo z Warszawy. Były starty, bo to było z kilku miast starty do Chambéry przez Alpy francuskie do Monte Carlo. To było ponad 700 km gór, bardzo trudna trasa. Wtedy po przyjeździe do Monte Carlo dostałem propozycję od Johana Pucha, który był szefem tej ekipy Steyr Pucha, żeby przyjechać do nich, że ten mój Fiat, którym startowałem, to jest gorszy od tego sztajer Pucha, żebym się przekonał, jak to wygląda, że mi da samochód do testów, żebym przyjechał do nich. No i wtedy pojechałem do, do, do Gracu i okazało się, że po paru dniach treningów, że jest jakaś próba górska no i zostałem też Możliwość startu w tej próbie górskiej razem z ekipą fabryczną Szajer-Pucha. No i to była ogromna niespodzianka dla mnie też, że wygrałem tą próbę górską. Co było po prostu niezrozumiałe, bo były jeszcze inne samochody BMW, Volvo austriackie, i to była sensacja dla kierownictwa Szajer-Pucha, że akurat ja wygrałem z całą ekipą fabryczną. Byłem właściwie, można powiedzieć, kierowcą fabrycznym Cajer Pucha, to sam kierowcą fabrycznym Porsche, a tym Porsche miałem bardzo poważne sukcesy, bo pierwszy sukces taki mój to był o wygranie Pucharu Alp z Dobrzeńskim i potem Beringer, to był zawodnik, który wygrał dwa razy rajd polski kierowca fabryczny Mercedesa i on mnie bardzo namawiał do takiego rajdu. Wyścigu, który był najważniejszy wtedy na świecie, Grand Prix Argentyny. I tam królował Mercedes. Mercedes, to bodajże trzy razy wygrał. Ten Beringer też wygrał ten Grand Prix Argentyny i namawiał mnie do tego, że tam jechać. No jak, jak powiedziałem o tym w Porsche, to się za głowę chwycili i powiedzieli: Mowy nie ma, bo to przecież jest wyścig po wertepach. To nie jest wyścig po normalnym szutrze czy po asfalcie, tylko to są wertepy. To nasz samochód niestety musiał być specjalny, bo no nie, nie ma możliwości. No, to ja się udałem do ferego Porsche, z którym muszę powiedzieć, że od samego początku, jak tylko zacząłem jeździć na Porsche, to miałem dostęp do samego właściciela, bo jego interesowała taka rodzina, bo Porsche pochodziła jednak z trzech, i on interesował się bardzo, jak to wygląda sytuacja za tą żelazną kurtyną. No, ja mu trochę opowiadałem, no ale ja też uważałem to, 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 co mogę. Nie mogłem mówić za dużo, nie? bo się bałem. Tak jak mówię, że za mój taki największy sukces życiowy to uważam to, że się nie dałem, że się nie dałem wciągnąć w to jako współpracownik tego Urzędu Bezpieczeństwa. Ale on też mi powiedział, dobrze, jak już ktoś się upiera, to jest niemożliwe, że pan to skończył. Pan pierwszego etapu nie przejedzie. Ja panu dam dwa samochody, ale pod jednym warunkiem, mnie to nic nie obchodzi. Tylko samochody Pan dostanie i musi Pan. Być tutaj absolutnie prywatnym kierowcą. Samochód, na którym pan pojedzie, ma mieć rejestrację polską. Nie może pan jechać na naszej rejestracji, to po prostu tak jak gdyby na odczepnego dosłownie. No. no i dał mi te dwa samochody, dwa samochody sprowadzone do Polski. Polski Związek Motorowy pomógł, zarejestrował jeden samochód w Polsce i te dwa samochody wysłano polskim statkiem do Buenos Aires, do Argentyny. No i też ja miałem kontakty z Dunlopem, miałem kontakty z Castrolem, z Sibie. Pomogli mi w tym wszystkim finansowo też i Polski Związek Motorowy też mi troszeczkę pomógł finansowo. Polecieliśmy do tej Argentyny, z tym, że tam była sytuacja taka, że ten Dobrzeński, z którym miałem właśnie jechać, nie dostał paszportu. I polecieliśmy tylko w trójkę, taki Wolf z dziennikarz kuriera polskiego i tu Aleksander Sobański z Krakowa i ja. Poleciliśmy tej Argentyny i wtedy w Argentynie tym pierwszym sportem jaki był dla Argentyńczyków to był sport motorowy, sport samochodowy, a potem dopiero piłka nożna. Dlatego tam odbywało się to też to Grand Prix, ten najważniejszy, najtrudniejszy wyścig na świecie. W Argentynie była też bardzo duża Polonia, bo niepełne 500 tysięcy Polaków. Dosyć dużo właściwie tych Polaków, którzy nie mogli przyjechać do Polski. To był naprawdę trudny, trudny wyścig. Mieliśmy naprawdę dość dużą opiekę ze strony Polonii i pomoc też w pewnym sensie, bo była zmiana opon, pomoc, jeżeli chodzi o sprawy serwisowe, też przyjechaliśmy na metę pierwszego etapu jako trzeci samochód, ale wygraliśmy ten etap, bo to było Prawie 400 samochodów startowało, i to były bodajże starty co 15 sekund, coś takiego. I wyprzedziliśmy po drodze prawie 400 samochodów, i byliśmy trzeci na mecie. I już potem startowaliśmy jako pierwszy samochód. I w końcu skończyło się to tym, że wygraliśmy ten, ten wyścig. Mało tego, że wygraliśmy, to też. Ustanowiliśmy nowy rekord tej trasy. Pobiliśmy Beringera. A Beringer mi powiedział, jak się dowiedział, że Porsche mi daje tylko samochód bez serwisu, to powiedział słuchaj, to jest niewyobrażalne. Nie skończysz tego. Nie jedź, bo to nie ma sensu. Ty potrzebujesz nie jeden serwis, ty potrzebujesz co najmniej trzy serwisy. To, to się nie da. No i to była właśnie ogromna niespodzianka, że bez tych serwisów, bez tego wygraliśmy to i jeszcze pobiliśmy rekord. Beringera. A, a skąd była w Panu taka determinacja? Wszystko wynikało, ja uważam, jeżeli chodzi o mnie, z lekkiej atletyki. Bo ta lekka atletyka u mnie się zaczęła mniej więcej w 16, 15 roku życia, właśnie w 16 roku życia, bo już biegi przełajowe i tak dalej to było już 15 lat. Miałem. No i potem, jakby nie było, byłem w kadrze. Mało tego. Miałem też kurs instruktora, byłem instruktorem też, jeśli chodzi o atletykę i całą technikę jazdy. Ja nie miałem żadnego trenera, jeśli chodzi o samochód. Ja nie miałem nikogo, żeby mi ktoś doradzał, czy opiekował się pod względem psychiatrycznym takim innym, bo dzisiaj to wszystko inaczej wygląda. Ja to wszystko robiłem sam. I całą technikę, tak zwaną ergonomię ruchu z lekkiej i przeniosłem na samochód. Jak powstawała grupa Zasada? Gdy patrzy się dzisiaj na nią, no to są w niej zupełnie różne typy biznesów. Jak to powstało? W tej grupie, ponieważ w 1989 roku zostałem przedstawicielem na Polskę Mercedesa i Porsche, no więc to też się rozkręcił ten interes na, na znowu samochodowe sprawy. To wszystko było związane jednak u mnie dużo z tym sportem samochodowym. Z tym sportem samochodowym, dlatego że jak ja zostałem, wygrałem to Porsche, to wtedy właśnie wprowadziłem Porsche do, do rajdów. Nas witano na lotnisku w Stuttgarcie, podjechał samochód, Aleksander Porsche, piech, najważniejsze osoby z Porsche, potem kolumną. Jazda do, do tego Suffenhausen, do fabryki samochodu, święto fabryce. Ferry Porsche to nie wiedział, nie <laughs> chciał nawet na rękach nosić. Dosłownie mówi, no to był cud właściwie, zrobiłem cud. No i to było właśnie prowadzenie Porsche do, do rajdów. Także potem ekipa Porsche wyjechała na ten rajd Londyn-Sydney. Najpoważniejszy rajd wtedy, no jakby nie było 17 tysięcy kilometrów, cała Azja, no i ta Australia, która była bardzo, bardzo trudna. W jaki sposób dba Pan o swoją kondycję, o swoją energię? Jest Pan aktywny cały czas i bierze udział w życiu zarówno firmy, jak i w rajdach samochodowych nadal. To wszystko zawdzięczam, znowu też z kolei leki No bo dbam jednak o sprawę kondycji fizycznej, gimnastyki i tak dalej, chodzenia. No i dbam również o jedzenie, to co jem, o wagę. Waga jest bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna. I to jest coś, co uważa pan, że kształtuje pana dzisiejszą formę i sukcesy, które pan osiąga? No tak, dzisiaj mam 93 lata skończone, 94 będę miał w styczniu. No i muszę powiedzieć, że, że, że fizycznie dobrze się czuję. Widzi pan w swoich wnukach i prawnukach tych, którzy przejmą po panu biznes? No oczywiście, tak, 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 naturalnie. Obserwuje Pan ich działania? Przygląda się temu, jakie decyzje podejmują? Najważniejsza sprawa to to, że bardzo ważne jest, żeby dzieci, które się ma i ma się biznesy, żeby te dzieci wchodziły do biznesów od dołu, a nie od razu od góry. Ważne jest, żeby poznać całą sprawę biznesu właśnie od, od tych podstaw tego biznesu. I to dobrze jest jeszcze, żeby wiedzieć, że biznes prowadzić zgodnie z prawem i szczególnie z prawem podatkowym. Dla mnie firma, która ma tą osobowość prawną, bo to jest osoba prawna, to dla mnie, ja mogę być 100% w tym wszystkim, ale to jest osoba obca dla mnie. To jest obca osoba, bo to jest firma, z którą się muszę liczyć. Ja nie mogę przyjść i wziąć jakieś pieniądze, coś takiego. No miałem taką sytuację... Wśród moich przyjaciół, kolegów, którzy to troszeczkę inaczej traktowali. No i powiedzmy, były sytuacje bankructwa. No, nie można. Powinien człowiek patrzeć na swój biznes, chociaż obojętne, może mieć tam 50 czy 60, 70 czy 100% jako osobę obcą. Tak podchodzę do biznesu, a szczególnie to jest sprawa prawna i podatkowa. Bardzo ważne. A czy zdarzyło się panu podejmować decyzję w biznesie pod wpływem emocji? Wie pani to znaczy, co się uważa za emocjonalne, no. ja miałem pewne sprawy, które podejmowałem na wyczucie, no na wyczucie to była bardzo poważna sprawa deweloperki w Warszawie. Czułem, że to jest dobra decyzja i że to by było tego. No i druga sprawa, którą miałem też taką bardzo poważną, to to miałem z tą firmą 4F. Wtedy była taka sytuacja, że ja miałem takiego przyjaciela, który niestety zginął w tym wypadku w Moleńskim, i on był przewodniczącym właściwie Komitetu Olimpijskiego, Norowski Piotr. Też ja obserwowałem, to było w 2010 roku, Vancouver, Olimpiada, i tam startowali polscy skoczkowie, i tych skoczków obserwowałem, wtedy Małysz był tym głównym. No i oni mieli właśnie te znaki 4F. To mi się podobało, potem miałem bardzo dobrą opinię ze strony tego nurowskiego. No i zainteresowałem się troszeczkę tym, tym 4F-em, i, no i zdecydowałem się przystąpić, objąłem 35% tych akcji, płaciłem pieniądze, podobała mi się ta marka, że powinno wyjść coś z tego. No i w związku z tym zaangażowałem się w to finansowo poważnie. Czy uważa Pan, że to jest ważne, żeby polskie firmy wspierały inne polskie firmy, czyli żeby zapanował patriotyzm gospodarczy? To jest ważne, tak, tak. To jest ważne w sensie ogólnym prowadzenia tutaj interesów w Polsce nie oznacza to wcale, że nie należy dopuszczać jakichś innych firm do pewnej produkcji w Polsce. Jeżeli pani spojrzy na sprawę na przykład Chin, to potęgę Chin stworzyła Europa i Stany Zjednoczone. Gdyby nie Europa i Stany Zjednoczone, to by nie było potęgi Chin. Zaczęli tam inwestować w tych Chinach, otwierać fabryki i tak dalej. Ci Chińczycy przejmowali. Jak ja pamiętam lata 70., to na różnych targach zawsze widziałem Chińczyków, którzy. Schodzili z aparatami fotograficznymi, fotografowali wszystko, bo ich to wszystko bardzo, bardzo interesowało. No. no, ale to były inne czasy. Teraz ten postęp w ostatnich pięćdziesięcioleciu to jest nieprawdopodobne. No nieprawdopodobne. Co by pan dzisiaj powiedział ludziom, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie? To trudno, wie pani tak powiedzieć, bo dzisiaj sprawy są różne. Wychodzą raptownie rzeczy pewne związane właśnie z tą komputeryzacją, z elektroniką i tak dalej. Sztuczna inteligencja teraz. No w ogóle dzisiaj ta młodzież, to ja się mogę uczyć od tych pięcio, sześciolatków jak obsługiwać komputer. Świat się zmienił. Świat się zmienił i te osoby właśnie młode, które mają inną wizję świata i inaczej podchodzą do tych do całej informatyki, do tego wszystkiego, do tej sztucznej inteligencji, one mogą zawojować świat. Sobiesław Zasada, legendarny kierowca rajdowy, ekonomista i przedsiębiorca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, ja bardzo dziękuję. Podcastów Biznes i Ekonomia PKO Banku Polskiego możesz słuchać na YouTube, Apple Podcast, Google Podcast i Spotify. Do usłyszenia.